Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Cywilizacja 6. Generalnie taki powrót do korzeni, jednocześnie chciałbym zapoczątkować taką, nazwijmy to, piątkową serię. Serię, która będzie leniwa, powolna, aczkolwiek bardzo taktyczna i raczej z pomyślunkiem. Moi drodzy, postanowiłem, że będziemy sobie to tak rozgrywać. Jeżeli seria oczywiście się przyjmie, odcinki będą pojawiały się częściej, standardowo. Kiedyś, w zamierzchłych czasach, jak próbowałem jeszcze swoich sił na początku, no to w każdym razie ogrywałem sobie Cywilizację 6. Nie jestem jakimś super mega graczem, ale generalnie lubię ten tytuł. Naprawdę sprawia mi mega frajdę. Wiadomo, spokojna partyjka w Cywilizacji zawsze kończy się tym, że człowiek jest wkurzony i to się po pierwsze nie kończy na szybkiej partyjce, a po drugie to wiecznie przysparza jakieś wkurzenia i w ogóle wszystkiego innego. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj gramy sobie Abrahamem Lincolnem. Dzielnica przemysłowa daje plus 2 udogodnienia i plus 3 do lojalności na turę. No to jest niesamowity boost. Ale plantacje zmniejszają lojalność o 2. Czyli generalnie wszystko to, co będziemy mieli jako plantacje, nie będzie mogło być ulepszone, chyba że faktycznie będziemy na tyle bezpiecznej pozycji, że nie będziemy się tym przejmować jakoś szczególnie bardzo. Otrzymujemy darmową jednostkę walczącą w zwarciu po wzniesieniu dzielnic przemysłowych i ich budowli. Co za tym idzie? No generalnie plan jest taki, żeby jak najszybciej przejść do etapu, w którym będziemy faktycznie mogli już stawiać tę dzielnicę przemysłową. Stworzenie oraz utrzymanie tej jednostki nie wymaga zasobów i otrzymuje ona premię plus 5 do siły bojowej. Czyli im więcej takich dzielnic przemysłowych, im szybciej będziemy budowali i stawiali tam budowle, tym więcej jednostek będziemy otrzymywali, które generalnie będą za darmo. A wiadomo, gratis to uczciwa cena. Wszystkie miejsca na doktryny dyplomatyczne w aktualnym ustroju zostają zastąpione dzikimi kartami. Bardzo fajna rzecz. Plus 1 do względów dyplomatycznych na turę za każdą dziką kartę w ich ustroju. No to jest bardzo fajne. Generalnie do tego jeszcze przejdziemy w momencie, kiedy faktycznie troszeczkę pójdziemy do przodu, jeżeli chodzi o ten tytuł. Unikalna amerykańska jednostka powietrzna epoki atomu, czyli Mustang P-51. Zastępuje myśliwiec. Otrzymuje plus 5 do siły bojowej w walce z myśliwcami. Ma zasięg lotu większy o 2 i otrzymuje plus 50% doświadczenia. Całkiem ciekawa rzecz, nie powiem, że nie. Budowla dostępna tylko dla Ameryki, czyli studio filmowe, 100% do siły nacisku turystycznego tego miasta na inne cywilizacje, gdy rozgrywka wkracza w epokę współczesną. Bardzo fajna rzecz. Ale tak, na szybko przegląd tego, co będziemy ogrywali i jak będziemy ogrywali. Otóż gramy na pewno na modyfikacji, która generalnie jakby oprawę graficzną przyrównuje do tej, która była w piątce. Szóstka no, ma do siebie to, że oprawa graficzna niektórym się podoba, innym nie. Ja należę do tych, którym się ta oprawa graficzna w ogóle nie podoba. Jest strasznie kreskówkowa, dlatego grałem modyfikację, która troszeczkę bardziej urealnia to, jak to powinno wyglądać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy jeszcze, to gramy sobie na... O rany boskie, jest to kioskiem. Na czym my, kurczę, gramy tutaj? Lepszy panel, jeżeli chodzi o relacje między innymi cywilizacjami a nami, oraz dodatkowo szybkie transakcje. Bardzo fajna rzecz, nie musimy klikać na każdego władcę, klikać handlu i tak dalej, tylko po prostu dajemy tu, wystawiamy przedmiot, który chcemy sprzedać i tu nam się wyświetlają ludzie, którzy chcą kupić od nas te przedmioty. No ale najpierw, moi drodzy, trzeba by się zastanowić, gdzie warto byłoby założyć miasto. No tak szczerze mówiąc, stoimy obok wulkanu, co za tym idzie generalnie, jeżeli postawimy tu miasto, wulkan będzie wybuchał, no to automatycznie będziemy tracili naszych obywateli, więc myślę, że zejdziemy sobie tu z dwóch powodów. Pierwszy, za każdym razem, kiedy ktoś będzie próbował nas atakować z tej, bądź z tej strony, czy z tej, to generalnie jesteśmy chronieni, bo to jest atak przez rzekę, a atak przez rzekę daje to, że no generalnie jest słabszy niż w momencie, kiedy faktycznie atakowalibyśmy bezpośrednio, czyli na przykład stąd. Zatem to jest taka nasza naturalna ochrona. Co prawda straciliśmy przez to turę, ale myślę, że warto. Dobra, zakładamy miasto, dziękuję bardzo. No i tak jak mówiłem, trzeba będzie, że tak powiem, raszować dzielnicę przemysłową. No i to, co jest najważniejsze, to to, że każda taka technologia może zostać przez nas przyspieszona o połowę, jeżeli chodzi o czas trwania jej badań.
spełniając odpowiednie warunki. Na przykład jeżeli chcemy odblokować pismo, no to musimy spotkać inną cywilizację, dzięki czemu z 20 tur spadnie to do 10. Jeżeli chodzi o łucznictwo, musimy zniszczyć jednostkę procarzami, jakichś barbarzyńców na przykład. Także tutaj to jest do zrobienia, to tak naprawdę nie jest nic skomplikowanego. Myślę, że na chwilę obecną, patrząc przez pryzmat tego, co my tutaj mamy, mamy dwa razy hodowla zwierząt. Las deszczowy, zwykłe lasy, tu jest ok. Powiedz mi, gdzie nasz chłopek tu pracuje? Tutaj, dobra, to niech będzie tu na razie. No, wyrąb lasu byłby spoko, szczerze mówiąc. Także myślę, że pójdziemy sobie tak. Garncarstwo, hodowla zwierząt. Nie. Zróbmy może tak. Hodowla zwierząt, garncarstwo, pismo. I dopiero wtedy termin. Również gramy na, może nie takiej modyfikacji, co po prostu na tym, jak działać będzie ta rozgrywka. Mianowicie w trybie przemysłów. Przemysłów i monopoli. Generalnie spoko sprawa. Jeżeli będziemy jedynym państwem, czy też jedyną cywilizacją kontrolującą na przykład przyprawy, będziemy jedynymi producentami przypraw, automatycznie będziemy mogli postawić monopol na tym, co zwiększy znacznie produkcję i przynoszące z tego zyski. Co byśmy mogli tutaj wytworzyć? No procarzy standardowo, myślę, pójdziemy. Co mamy z tego? 20 wiary. No, lepsze to niż nic, tak na dobrą sprawę. Dobra, obejdziemy sobie tak kawałeczek dookoła, żeby wiedzieć, z kim my tutaj w ogóle będziemy graniczyć. No niestety już widzę, że są barbarzyńcy niedaleko. Ale skoro są barbarzyńcy, to jest bardzo duża szansa, że na dobrą sprawę tutaj znajdziemy jeszcze jedną taką opuszczoną wioskę plemienną. Fajna sprawa, bo dzięki temu będziemy mogli zdobyć jakąś na przykład technologię, jednostkę. No właśnie, tak jak mówiłem. O, i cud świata nawet tutaj chyba jest. No pewnie, kurczę, no to już wiem, gdzie drugie miasto zakładamy. Gdzieś w tej okolicy. Gramy również na trybie, który sprawia, że barbarzyńcy, jeżeli nie zostaną na czas zgładzeni i ich obozowisko nie zostanie rozłożone na czynniki pierwsze, no to będzie mogło się przekształcić w miasto-państwo. Nam generalnie zależy na tym, żeby z takich właśnie obozowisk barbarzyńców zrobić sobie takie farmy swoiste. Czyli postawimy sobie ze dwie jednostki tutaj, i będziemy ubijać te jednostki po kolei, później będziemy sobie wchodzić, grabić je, czyli no, dzięki czemu zyskujemy pieniążki. No i generalnie będziemy tak to robili tak długo, aż nam się to znudzi. Jeden z takich plusów, tak na dobrą sprawę, takiej farmy jest to, że możemy sobie na przykład kupić jednostkę, która kosztuje nas znacznie mniej niż w przypadku, gdybyśmy chcieli ją sami zrobić, czy też sami ją zakupić. No bo na przykład tutaj jednostka włóczników kosztuje 155. A tu, jeżeli byśmy chcieli ją zakupić, to nawet jeszcze nie możemy. Ale sami wojownicy, którzy są znacznie słabszą jednostką, kosztują nas 160 monet. Także znacznie, znacznie bardziej opłaca się kupić takie jednostki właśnie, właśnie bezpośrednio u, że tak powiem, dostawcy nawet. Dobra, pominięcie tury. Nie chcę, żeby on tutaj przyszedł, dlatego że jeżeli on tu przyjdzie, ten Gaugan, no to niestety, ale odkryje naszą obecność. I w momencie, kiedy on wróci, ten zwiadowca wróci do obozowiska barbarzyńców, oni automatycznie będą wiedzieli, gdzie jesteśmy i będą nas najeżdżać. Strasznie denerwująca rzecz. No i mamy procarza, bardzo fajnie. Może do tego czasu uda się tu dotrzeć i pokonać tę jednostkę. Co tu jeszcze byśmy mogli zrobić teraz? Hodowla zwierząt? Dobra, budowniczego dawaj. Budowniczym możemy ulepszać sobie pola, które już tutaj mamy. No i widzisz, jak miło. Czekaj, przejdziemy sobie tu. Czuwaj, tak na wszelki wypadek. Możemy ulepszać sobie pola, usuwać z terenu na przykład las, dzięki czemu co prawda spadnie nam produkcja na turę, ale jednocześnie zyskamy tak jednorazowy taki boost w postaci na przykład 35 produkcji. To jest bardzo dużo tak naprawdę, na początku przynajmniej, to jest naprawdę bardzo dużo. Bo potrafi nam przyspieszyć, o kurczę, kolejni. Bo potrafi nam przyspieszyć tak na dobrą sprawę produkcję jednostki czy budynku nawet o połowę, także to jest mega, mega, mega fajne.
Kurde, jakby to rozegrać teraz? Jeszcze póki co nie widzi, gdzie jesteśmy. Także to jest okej. Moglibyśmy poczekać jeszcze 3 tury, tylko pytanie, czy jest sens. Dobra, jest sens. Walczymy. Im szybciej, tym lepiej tak naprawdę. Poczekaj. Pokaż mi, gdzie wy pracujecie w ogóle. Tutaj oraz tutaj. No nie, wolałbym tutaj ciebie, szczerze powiedziawszy. 2 produkcji i 2 żywności. No proszę. Górnictwo, czyli za 5 tur będziemy mogli zniszczyć na przykład to pole, dzięki czemu zbustujemy sobie produkcję czegokolwiek innego, co sobie tam ustalimy. No ale nam zależy tak naprawdę teraz, w tym momencie, zależy nam na tym, żeby wybudować miasto w okolicy tego cudu, dzięki czemu będziemy mieli naprawdę, naprawdę potężny boost. Tutaj mamy złoto, kulturę, naukę, żywność oraz produkcję z jednego samego pola. To jest naprawdę niesamowite. Także zależy nam na tym, żeby tam się gdzieś osiedlić. Plusem całej sytuacji... Weź zniknij. Dziękuję. No i tak jak mówiłem, możemy ograbić albo rozpędzić klan. My na teraz to chcemy sobie ograbić ten klan. I za 6 tur będziemy mogli kupić jeszcze jednego pracownika. Czy też wojownika bardziej. Podejdź sobie tu, proszę ciebie. I za 4 turki będziemy mogli tego lasu się pozbyć. Bardzo mnie to cieszy, proszę ja ciebie. 4 tury, tak? Zróbmy procarza jeszcze jednego. I tu są właśnie te doktryny, o których mówiłem. Mamy doktryny wojskowe, mamy doktryny gospodarcze, takie jak te. Weźmiemy sobie plus 1 do wiary i złota w stolicy, przynajmniej do czasu, aż będziemy mieli Panteon, potem to już jakoś pójdzie. Zmienimy to na produkcję na przykład, bardziej się opłaca. Doktryny dyplomatyczne, też bardzo fajna rzecz. No i dzikie karty doktryn, to jest w ogóle niesamowite, bo tu możemy wrzucić jakąkolwiek kartę byśmy chcieli. Czekaj, nie, potwierdź pewnie, tak. No i tu już jesteśmy troszeczkę, że tak powiem. No trochę średnio to wygląda w tej chwili. O kurczę, 2 jednostki naraz to nam ciężko będzie pokonać. Wiesz co, przejdź sobie tu na chwilę. O proszę, relikwia. No to już coś nowego. Nie spodziewałem się tego na początku rozgrywki. O i spotykamy jeszcze miasto-państwo, też bardzo fajnie. Każde miasto-państwo ma inny bonus, który jest w stanie nam zapewnić. Na przykład w tym momencie twoi budowniczowi mogą budować teraz ulepszenie Alcazar. Alcazar daje plus 2 do kultury, zapewnia premię do nauki. Jednostka stacjonująca w tym miejscu zyskuje plus 4 do siły obrony i automatycznie 2 tury fortyfikacji. O kurcze pieczone. Tu i tu świetne jest. Przynajmniej do walki. No dobra, to czekaj, to zrobimy tak. Dobra, jednostkę chyba stracimy. No ale trudno się mówi. Nope. Dobrze. Przeżyliśmy, nie ma źle. A tu widzę, już mamy kurczę barbarzyńców. To nie za dobrze. No weź wybuduj tutaj pastwisko, proszę ja ciebie. No i przyspieszyliśmy sobie już coś innego. Siła jednostek, pewnie, że tak.
I mamy, tak jak powiedziałem, Panteon. Panteon, który... miejscowości religijne. Po wybraniu otrzymasz osadnika w swojej stolicy. Tempo rozszerzania się granic jest o 15% większe. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza na początku. Po pierwsze, nie zabiera nam to osadnika, nie zabiera nam to obywatela, a po drugie, jesteśmy w stanie już wybudować sobie miasto, o którym wcześniej wspominałem. I myślę, że to miasto byśmy wybudowali sobie gdzieś tu. Tak to w każdym razie bym widział. Chyba, że przy rzece, kurczę. No ale nie, tutaj będzie chyba najlepiej. No, tak coś czuję. Dobra, fortyfikujcie się obaj. Kurczę, czy to jest dobry pomysł, żeby tam budować? Czy może lepiej byłoby tu? No chyba lepiej tu będzie. Ty się lecz. Dwie tury jeszcze, żeby kupić. Dobra, jest. Przejdź sobie tu. Ty w takim razie zrobimy tak. Wielka łaźnia. Aha. Znajdujące się na nich pola są odporne na zniszczenia powodowane przez powódź. Fajna sprawa. Nie powiem, że nie. Chociaż się zastanawiam, bo może zamiast tam... O, tu jesteście! Za mało złota, ty! Aha, włóczników mogę kupić. No dobra, nie powinno być źle. Ale tak... Jeżeli wybudujemy miasto tu... A nie, chyba to będzie lepsza opcja. No, myślę, że tutaj. Dobra, czekaj. Wracamy do idei wybudowania miasta tu. A, tutaj nam proponuje z uwagi na jedzenie jeszcze. Dobra, to idź tu. Tutaj tak. To sobie zbudujemy tak. Tymi zaraz sobie skasujemy to jedno miejsce. No właśnie, czekaj. Bo już tu barbarzyńca jakiś przylas. Usuń. I dzięki temu mamy dwie tury zamiast siedmiu. No i udało się przyspieszyć łucznictwo fantastycznie. Tyk. Podejdź tu, dziękuję. Podejdź tu, dziękuję. No i kurczę, odkryli naszą obecność. Już wiedzą, gdzie jesteśmy, niestety. No ale dobra, zakładamy miasto, proszę ja was. No i fajnie. Może zamiast na początek tu, to przejdź sobie tu, żeby więcej ludzi było. Dobra, tu jest ok. Weź wybuduj tą kopalnię, dziękuję. Co jak co, ale kopalnia się zawsze przyda. A tobą rozpędzimy to obozowisko. Dobra, zatrudnij na pewno wojownika, bo się przyda. A tobą rozpędzimy to pewnie. Za blisko jest naszego miasta, żeby zostawić to w spokoju. Co tutaj wybudujemy? Kurczę. Niech będzie budowniczy. No i generalnie jeszcze jedno miasto by trzeba było postawić, myślę, tu albo tu. Możemy w ogóle tak? Widzę, miasto państwo jeszcze jest. No i proszę bardzo. Ty podejdź tu i zobacz, co tutaj jeszcze się kryje. Jesteśmy pierwszymi tutaj też? Okej. Ciekawe.
Czyżbyśmy nie mieli żadnego sąsiada dookoła? No, emisariusza dostaliśmy, też spoko. Dobra, panowie, wy się leczcie. Dziękować. Tu panowie awans, widzę, zaliczyli. Spoko. Daj mi budowniczego jeszcze jednego. Tym się jeszcze wstrzymujemy. Okradnij ten klan. O kurczę, jeszcze jedna. Wioska plemienna. Plus 20 wiary, też dobrze. Chociaż liczyłem na coś lepszego, szczerze mówiąc. Jakąś technologię na przykład chociażby. Dobra, plus 7 do siły bojowej. Z kim my tu mamy do czynienia? A, maska. No siema, zatrudnij wielkiego naukowca. Wywołaj dla siły roboczej inspirację. A wy? Zatrudnij wielkiego proroka. No to panie, to tutaj chcecie rzeczy, o których w ogóle się filozofom nie śniło. Nie, no nie ma możliwości, żebyśmy to zrobili. Ale, o, maskat widzę, ktoś odkrył kiedyś, czyli gdzieś tutaj niedaleko musimy mieć jakiegoś sąsiada, o którym jeszcze nie wiemy. To przejdźmy sobie, wiesz co, zróbmy może inaczej. Poczekajmy sobie, o, właśnie do teraz. Przejdźcie gdzieś tu, zobaczcie, gdzie jest ten sąsiad. Kurczę, brakuje nam udogodnień. Coś żeśmy podnieśli, coś żeśmy dostali, ale co to jest? Kurczę, do tej pory nie wiem. Dobra, atakuj, czemu nie? Tu jest ok, tu jest ok. Ty się lecz, ty się lecz. Zaraz trzeba będzie kampus gdzieś wykombinować. Tylko kurczę, nie za bardzo mamy gdzie tak naprawdę. Poza stolicą oczywiście. Myślę, że tutaj będzie kampus. To chyba jest pozytywna strona handlu. Kultury świata mieszają się ze sobą. No myślę, że jest coś w tym. Trochę racji w tym jest. Kupca czy kurczę pieczone, czekaj. Kupiec, no bo co wy innego teraz? Czekaj, przejdź sobie tu, usuń to. Coś tu jest dookoła? No niezbyt. Czekaj, tu się wylecz. A my idziemy do filozofii politycznej. W celu objęcia na przykład nowego nurtu, jakim będziemy się... nowego ustroju, jakim będziemy się kierowali, i myślę, że to będzie wtedy już wszystkie miasta z dzielnicą otrzymują jeden obszar mieszkalny, i myślę, że to będzie republika klasyczna. Chyba tak. Chyba republika klasyczna będzie najbardziej optymalna, przynajmniej na starcie. Chciałbym to rozegrać tak naprawdę przynajmniej do pewnego etapu, bardziej tak pokojowo. Wiecie, nie wywoływać niepotrzebnie zamieszek, wojen, tego typu rzeczy. Chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że no może być ciężko. Ta gra jest tak skonstruowana, że zawsze będą robili nam podgórkę, mimo że nie chcemy walczyć, to i tak będziemy zmuszeni często do obrony. A co jest ciekawe w ogóle, nawet jeżeli to my się będziemy bronili, to i tak będą nas osądzać o to, że jesteśmy zbyt wojowniczy na przykład, nie? Także taka ciekawostka. O ile? O 3 tury nam przyspieszyło. No i fantastycznie, mi się to podoba. Gdzie to odkryto? Panie parlamencie. Ach, tutaj. Proszę bardzo. 60 do złota. Można, można. Powiedz mi w takim razie... Czekaj, ty puścimy szlak handlowy do Baltimore.
Tak, ty sobie tutaj czuwaj, ty się lecz, dziękuję. I jako kolejnego, no kurczę, co, osadnika chyba, nie? Ty dziadu jeden, no. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że nas nie znajdą tak szybko. No ale trudno, no. Czekaj, plus jeden do żywności, czy usuwamy to? Czy ryż to jest dodatkowy zasób? Dobra, usuń to. Dzięki czemu mamy kolejnego obywatela. Spoko. I mamy jeszcze jedną możliwość. Dobra, to idź tam i ulepsz to. Tak, te krówki. Mhm. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ach, czekaj, jeszcze przecież. Gdzie my możemy ten kampus wybudować? Plus jeden, plus jeden. No nie za bardzo, nie za bardzo. Czekaj. Możemy kupić? Nie możemy kupić. Kurczę, pieczone, czekaj. Weź, uciekaj. Gdzie są nasze jednostki wszystkie, przepraszam, najmocniej? Cztery tury jeszcze. Mamy jakieś obozowisko barbarzyńców niedaleko? No w życiu. O, proszę. Przyspieszenie technologii. Waluta. Nice. On co prawda nie ma gdzie wrócić teraz, bo jego obozowisko barbarzyńców zostało zniszczone. Bez rzemiosła inspiracja jest tylko trzciną kołysaną wiatr. Plus 30 do produkcji budowniczych, to mi to tak średnio teraz. Dobra, wy sobie przejdźcie tutaj, to tutaj. Dobra, wiecie co? To już się robi troszeczkę niebezpieczne, więc od razu to usuńmy. No dobra, niech będzie na razie tak jak jest, jeżeli chodzi o te pola. No i dalej. Troszeczkę martwi mnie fakt, że nie spotkaliśmy jeszcze żadnego sąsiada. Kurczę. Też nie za dobre jest to, że my tak naprawdę średnio mamy się jak bronić. Dobra, atakuj. Trudno, że przez rzekę, ale atakuj. W końcu trzeba zaatakować. Wiecznie się bronić nie można. Tutaj ktoś jest? Tak, w końcu. Jejku. Królowo Majów, okej. Okay. Dobrze, że nie czerwców. To zaszczyt cię poznać. Z chęcią skorzystamy z gościny, tak. Bo odnaleźliśmy ich miasto, fajnie. I dodatkowo jeszcze damy im delegację, czyli takich, powiedzmy, swoistych szpiegów. Możemy nawet tak na dobrą sprawę zadeklarować przyjaźń. Aha, nie sprzyja, to mu układ. Dobra, trudno się mówi. Nie to nie, łaski bez. Mamy 200 pieniędzy. 200 monet. Dobra, wybudujemy to i już nie ma kasy. Okej. Ale będziemy mieli złotą erę, co bardzo mnie cieszy. Ale żeś się wpakował, gościu. Idealnie pod procarza. Bardzo mnie cieszy, że będziemy mieli złotą erę, gdyż to oznacza, że będziemy mogli sobie wybrać całkiem fajny bonus na start. I mam nadzieję, że to będzie bonus, który sprawi, że za wiarę, za punkty wiary, które udało nam się wypracować, będziemy w stanie... O proszę, jak miło, łucznictwo. Że za punkty wiary będziemy w stanie tak na dobrą sprawę kupować sobie jednostki cywilne. No w postaci na przykład właśnie budowniczych. Czy też na przykład, kogo tam jeszcze będziemy mogli mieć? Osadnika właśnie.
Dobra, idź tam razem z tym procarzem. Pójdziecie zobaczyć, gdzie jest to obozowisko barbarzyńców, to od razu je wyczyścimy. No szkurcze, jeszcze ty? A ty tu skąd? I po co przede wszystkim? Oż. Pieczony, czekaj. Szczerze mówiąc, łucznicy niby nie są jacyś tacy super silni i potężni. Czekaj, to ja mogę tu wejść? Mogę tu wejść, spoko. To wejdziemy sobie na ich terytorium, zobaczymy co oni mają. Generalnie łucznicy nie są jakoś przepotężną jednostką, ale na początku gry to robią takie problemy. Bo na przykład ja procarzem muszę podejść pod samą jednostkę, żeby strzelać, a oni po prostu cyk cyk z daleka, dziękuję, do widzenia. Po robocie. A, jeszcze włóczników, świetnie. Dobra, uciekamy stąd. Jakoś ten temat ogarniemy, czekaj. Tu jest też fajna miejscówka na miasto. Teraz gdzie by to miasteczko założyć? Tu chyba będzie bardzo fajne miejsce. I tu sobie założymy to miasto. Dlaczego tu? Tu? Z uwagi na to, że będziemy mieli jedne przyprawy, tutaj drugie przyprawy, tutaj jakieś... Aha, to plantacje będą, kurcze, pieczone, czekaj. No plantacje to nie za bardzo nas ratują, kurcze. Ale trudno, no tutaj i tak jest bezpiecznie, także luz. Przynajmniej jeżeli chodzi o lojalność. Dobra, cofnijmy się tu, to sobie od razu ulepszymy to do łucznika. Jeszcze tak patrzę na to, gdzie jest gips ewentualnie. Czekaj, tu są barwniki, tu jest gips. 1, 2. No i gips też chwycimy, tutaj też. Bo 3 kratki w danym kierunku to jest maksymalny, że tak powiem, zasięg danego miasta. Dobra, kampus, powiedz mi. No i widzisz, 95 i już można plus 2 tutaj trzepać na tym. Czyli spoko. A tu nie mogę? Ej, no czekaj, chwilę, moment. To mogę kupić, a tego już nie? Czemu tu nie mogę? Bez sensu. Dobra, bo wychodzi na to, że niepotrzebnie zużyłem pieniądze. Plus 2 do złota. Czy chcemy? Nie chcemy na razie, czekaj. Dawaj łuczników, bo kurczę, trochę kiepsko z tym. Są takie głupie czasami te sentencje. Przez w ogóle cywilizację poznałem listy do Irydy Trembeckiego. Bardzo, bardzo piękne tak naprawdę są te listy. I chyba z jeden takich bardziej... nie wiem, czy mogę określić to mianem fajnych, ale ładnych wersów tamto był. I to jest mój ulubiony tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o wersy w ogóle. Jeżeli chodzi o wiersze, to był umyśliłem się nie kochać aż do życia kresu, miałem serce mieć z żelaza, lecz twoje jest z magnesu. Bardzo ładne stwierdzenie. Dobra, dawaj pingale. Do Waszyngtonu proszę ciebie, tu więcej ludzi mieszka. No żeż ty, kółko golony ty, przestań tam się kręcić. Dziadu jeden.
No i oni nas sobie obeszli i przez to będą mogli nas sobie działać jak chcą. A my tak nie chcemy, my na to nie chcemy pozwolić w ogóle. Dobra, udaj się tam dalej troszeczkę. Ty z kolei, szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, co ty powinieneś robić, kurczę. O, stolicę żeśmy odkryli. Spoko. Moglibyśmy tak na dobrą sprawę zaatakować tego osadnika, przejąć go, ale no kurczę, automatycznie to no, standardowo oznaczałoby wojnę, więc myślę, że lepiej będzie się wstrzymać na razie z takimi decyzjami. Tak, plus 5 do ataku przeciwko jednostkom lądowym. Ty może na razie czekaj. Ty podejdź sobie tu. Naucznika to jeszcze chwilę poczekamy, także nie ma problemu. Ty sobie przejdź tu. Zaraz założymy trzecie miasto i powinno być ok. Za każde pola mokradeł. My nie mamy żadnych dookoła, więc nie ma sensu się w ogóle spinać i budować tego czegoś. Także postawmy sobie może kampus. Nie. No to dawaj pomnik. No i pięknie. Zwiadowca, który nam tyle krwi napsuł, właśnie wyzionął ducha. Także tu jest ok. 60 sztuk złota, mamy stanowczo za mało. Ty, a możemy pohandlować czymś? Nie za bardzo. Nie. Załóż miasteczko, świetnie, dzięki. Spichlerz, czy no pewnie, że spichlerz. Chociaż nie, weź wybuduj budowniczego. Dlaczego? Dlatego, że ulepszymy sobie te pola i będzie znacznie większy pożytek z tego. Pamiętaj, by nadal trzymać się z dala od ojczyzny Majów. Obecne gwiazdy ci sprzyjają. Aha, chodzi im o to, że po prostu będziemy dzielili pewną jakąś tam odległość. Nie mają do nas pretensji o nic, ale generalnie lepiej, jeżeli będziemy daleko. Czyli słowem, no mają pretensje jakieś tam, albo będą sobie zaraz rościć jakieś prawa do naszych ziem, ale no wiadomo jak to jest. Dobra, ty się lecz. Jako, że tamten już nie żyje, to możemy śmiało tutaj kopalnię gipsu rozrobić. Tu myślę, że to sobie wykarczujemy całkowicie ten lasek. Daj spichlerz. No żeż ty. I właśnie tego nie lubię. Że kurczę, jak założysz miasto nadmorskie, to automatycznie właściwie zaraz będzie tam bardzo dużo jednostek, które będą morskimi jednostkami i od razu trzeba szykować, że tak powiem, obronę jakąś przeciwko właśnie takim jednostkom. Kusi założenie miasta w takim miejscu, ale kurczę, jakim kosztem. Dobrze wyedukowanej siły roboczej. Tu okej. Tu tym bardziej okej. Irygacji jeszcze nie mamy i raczej nie będziemy mieli jeszcze. Także przejdźmy sobie. Albo wiecie co? Może zróbmy tutaj. Tu. Kurczę, to nie da. Jak mamy trzy takie ze sobą połączone, że tak powiem, farmy, to one dają jakby zwiększoną ilość produkcji żywności. A my nie mamy takiej możliwości teraz, kurczę. Dobra, przejdź tu, wykarczujemy ten las też. Kogo byśmy tu wzięli teraz? Biskup, bicie pierwszej łopaty? Ja dawaj tego tutaj. Do Chicago. Przydałby się jeszcze jeden handlarz, to byśmy sobie dróżkę tutaj zrobili. Już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie możemy sobie pozwolić na ulepszenie jednostki. Ty też czuwaj.
Wiesz co, tu jeszcze nie byliśmy. Sprawdź, co jest tutaj. I epoka klasyczna, pięknie. Żadna godzina życia. Co w związku z tym? Możemy sobie... Nie. Plus 2 dodatkowo nowo wyszkolone jednostki tego typu otrzymują jakieś tam coś tam. To nie ma sensu. Plus 2 do ruchu wszystkich jednostek budowniczych. Możliwość zakupu jednostek cywilnych za wiarę. Właśnie. To jest to, na czym mi zależało. Kurczę pieczone. Dawaj tutaj. Wracaj. Ty też w sumie wracaj. Niestety, ale trzeba będzie się pozbyć tego tutaj, pana. Niedobrego, złego łobuza. Tak, dobra, niech ci będzie. Twoja delegacja jest mile widziana. Oddali nam po prostu pieniądze, które my żeśmy im dali. Jednocześnie pozwalając im na odkrycie naszej stolicy. Czy było warto? Historia oceni. Dobra, wszystkie jednostki tam. Plac rządowy, proszę ja ciebie. Nie, placu rządowego chyba nie potrzebujemy teraz. Łucznicy, budowlańcy. Nie, no buduj łucznika. A powiedz mi, ile będzie mnie kosztował taki... Och, 85 monet tylko. Znaczy 85 punktów wiary, no i spoko. A osadnik? 195. Czy postawienie osadnika na przykład tu i zrobienie tutaj Petry? Tak, myślę, że tak to zrobimy. Tu będzie miasto pod Petrę. Petra to jest ten taki budynek, który generalnie zapewnia kulturę, żywność i jeszcze parę innych bonusów. Za samo to, że w ogóle będzie pole jakieś, które będzie polem pustynnym. Niezależnie od tego, czy coś tam będzie, czy nie, ono daje taki bonus. Także warto to postawić, jeżeli mamy taką możliwość. Kolejne gagatki. No i dziękujemy. Jedna jednostka padła. Co byśmy mogli tu wybudować? No kurczę, plac rządowy chyba najbardziej się będzie opłacało. 37 tur. No i w tym momencie warto byłoby mieć, kurczę, tego budowlańca. Dawaj, ten plac rządowy przyda się jak najbardziej. Ty, proszę, ja ciebie idź tutaj. I z kolei sprawdź, co się znajduje tu. Bo mam dziwne wrażenie, że coś tam, kurczę, jest nie tak z tym miejscem. Dobra, wy się uleczcie. Tutaj to, tutaj tamto. Tutaj siamto. O proszę, kurczę, pieczone, jeszcze ta pustynna burza leci. Podejdźcie sobie bliżej tutaj. Dobra, jest. No nie gadaj. Tyle czasu tu była i nikt tego nie zebrał? Serio? Wioska plemienna? Tak blisko? No wiesz ty co? O kurcze! Nie znoszę tej jednostki. Orły. Znaczy lubię, jeżeli to ja ją mam.
Plus 10, plus 20, plus 15 do procent do punktów wielkiego człowieka. Nie wiem, czy to ma sens teraz. 20 doświadczenia dla jednostek. Dobra, weźmy to. Teraz tak, co byśmy mogli tutaj wziąć? Cuda to nie, to nie, to nie. Plus 1 do produkcji pewnie. Plus do walki i zmniejszenie kosztu. Albo nie. Plus 50% do produkcji jednostek walczących w zwarciu. No myślę, że to się może przydać. Ile to obrony mi da? 6. Dobra, stój tu w lesie. Idziemy zobaczyć, co jest tam. Tu zakładamy miasto, proszę ja ciebie. No i już jesteśmy, że tak powiem, w plecy, bo nie mamy, kurczę, żywności. W ogóle mamy tu żelazo gdzieś? Czy ja w ogóle odkryłem żelazo? No nie, nie mam obróbki brązu nawet. To czekaj, zróbmy tak w takim razie. Cyk i cyk. Niech będzie to. No i kurczę to, no bo co innego zrobimy? 65 punktów, żeby mieć budowniczego, dobra. Coś wykombinujemy zaraz. Wracaj tu. W teorii za 3 tury będziemy mogli kupić... budowniczego, kurczę. No, przetrzebili nas troszeczkę, nie powiem, że nie. Co prawda wyszli na tym gorzej, ale... produkcja osadników zwiększa. Premia do produkcji we wszystkich miastach przez 5 tur po przejęciu miasta. To nie. Plus 2 do udogodnienia i plus 4 obszary mieszkalne w miastach z gubernatorem. Ja myślę, że spoko sprawa. Ale zanim to zrobimy... A padana to nie. Ale łuczników by trzeba było zrobić, kurczę, mimo wszystko. A łuczników. Ach, tu jesteście, gałgany jedne. 239 zł. No, trochę sporo, szczerze mówiąc. Średnio nas stać na takie frykasy. To nie, to nie. Tu nic nie zrobimy tak naprawdę, nie zdziałamy. No dobra, dawaj następną turę. A nie, czekaj, jeszcze możemy to. Dobra, czekaj, to zrobimy tak. Wszyscy budowniczowie zyskują plus 1 do potencjału budowniczego. Hym. Daj na razie to. Dzięki. I to w sumie chyba jeszcze jedna kopalnia tylko musi powstać i będziemy mieli już przyspieszone. Dobra, atakujcie, bo kurczę, to się źle może skończyć zaraz. No, zdobyła doświadczenie, serio? Taką pierdołę mi dajecie? Wiesz ty co?
Nie, no kurczę, jednostkę nam zabił, no. Dziad jeden. Czekaj, to jedna, dwie. No jeszcze tutaj podejdź. Co my tu mamy? To nie. Aj, łucznika jeszcze jednego. Pewnie. O! I możemy budowlańca sobie wziąć. Za 90. No to świetnie. Z tego byśmy mogli sobie ewentualnie farmę zrobić. Dobra, dawaj do Charleston, bo przynajmniej żarcie im dostarczymy jakieś. Co to są ci hopispaci? Kamień na kania. No to świetnie. Co ja zrobiłem? O rany Julek, ale nisklik bezsensowny. Dobra, dalej. Jeszcze jednego łucznika, spoko jest. No i po jednostce dziękujemy. Fajnie, fajnie. Fajnie było, fajnie. Weź to zniszcz od razu. Dziękuję. Nie mam zamiaru się z nimi tutaj klepać gdzieś tam na poboczu. Ty w takim razie podejdź sobie, nie wiem. Tu za trzy turki, tutaj zaraz będzie. Dobra, to chyba tak zostawimy na razie. I kurczę, moglibyśmy budowniczy. Czy mamy technologię pozwalającą na usuwanie lasów deszczowych? Oczywiście, że jeszcze nie. Ech. No dobra. To w takim razie daj mi jednego zwiadowcę. Puścimy go samopas. Liczę na to, że coś tam kiedyś w końcu znajdzie. Ty, weź się tam nie popisuj tak. Nie ma przed kim. Pokonamy go? Jest! W końcu! Ty, ale mamy trzy kopalnie, to o co chodzi? Czemu nie mogę? Dziwna sprawa. To już jest przyspieszone, czy nie w takim razie? Nie no, zbuduj trzy kopalnie, no to przecież wybudowałem. Dziwne. Ach, nie wnikam. No i dobrze, no tak. Dziękuję. Dobra, ty się lecz. Ty zwiedzaj świat. A ty przejdź tam. I cyk budowniczy, dziękuję.
to ja nie wiedziałem, że tutaj jeszcze coś jest. Kurczę. Ty fortyfikuj, ty tutaj czuwaj, ty... Jeszcze nie wiem co, przejdź sobie tu nawet. Ja bym, kurczę, ten kampus chciał postawić gdzieś w końcu. Dawaj tutaj ten kampus, powinno być ok. Dalej. To Dziadyga jeden. Tutaj mnie tam przepłynął, no. Tylko pytniesz się, czy nie? No i dziękuję pięknie. Pęknie dziękuję. Przejdź sobie tu, zbuduj kopalnię, proszę ja ciebie, dziękuję. Tutaj w takim razie byśmy mogli sobie... Kurczę, tu żadnego bonusu nie dostaniemy tak naprawdę. Tak, jak to miasto jest takie... No jest, bo jest. Z tego co widzę. Ale skoro nikt nie buduje tej wielkiej łaźni, kurczę, może faktycznie byśmy ją wybudowali. Może się uda. Dobra, rozpędź ten klan, dziękuję. Trochę strata pieniędzy, ale trudno. Tu na szybko kolejne ulepszenie. Teraz tak, to bym chciał. I chyba się na razie wstrzymajmy z tym. Dobra, ty sobie przejdź tu. O, udało ci się przyspieszyć jakąś wiedzę. Super. O kurczę, jaką? No w końcu! Termin się udało przyspieszyć. Niesamowita sprawa. Niby spoko, bo jest tak w miarę... Wszyscy mężczyźni, kobiety zaś, nie tylko aktorami. Świat jest sceną, dokładnie. Niby fajnie, bo jest spokojnie i w miarę pokojowo, ale generalnie coś mi tu, kurczę, nie gra. Czy ja mogę wybudować tutaj jakieś super budynki? Nie do końca, kurczę, nie do końca. Dojdź tam. Przejdź tu. I się cofnij tu. Czuwaj. I pokaż mi, gdzie mamy kolejne... O właśnie, Republika Kupiecka. W wszystkich miastach z urzędującym gubernatorem plus 10% do złota. Teokracja daje nam siłę religijną. Siła religijna mnie średnio interesuje. Jeden za każdy obszar murów. No to tak niezbyt dobra Kupiecka. Nie boisz się o życie? Przecież mam podobną ilość do ciebie, co ty mi tu mówisz w ogóle? O, mogę wybudować już ten... Monopol. Kurczę, no tutaj to w ogóle będzie super pomysłem wybudowanie tego monopolu, bo jeszcze bonus będzie z nauki i... kultury od tego miejsca. Tylko powiedz mi, czy chciałabyś na przykład kupić ode mnie coś takiego? No, za tyle mogę się zgodzić. Co byś miała mi na sprzedaż? Na przykład strategiczne?
Żelaza też nie masz, dobra. Dyplomatyczne względy na przykład, o. Czy ja kupiłem od ciebie wszystkie Pewnie, że tak. No i super, dobra. Dzięki, dalej. Dobra, ty sobie czuwaj. Teraz tak, żeby nie być jakoś super, hiper stratnym. Przejdź tu. Odbudowali swoje domy zniszczone w katastrofie naturalnej, wykorzystując... Co? To była jakaś katastrofa... A, no tak, bo wcześniej tutaj była ta burza piaskowa, czy coś. No dobrze, dobrze. Pyst, push, monopol. Plus 2 żywności, plus 2 produkcji, plus 1 do złota. Fantastyczne miejsce. Dalej. Dzielnica kulturowa. Nie za bardzo, chociaż kurczę tu. Dobra, to poczekajmy jeszcze chwilę. Stwórz spichlerz. Myślę, że tu by się jeszcze jedno miasto przydało. Daj bibliotekę od razu. Pójdziemy trochę z nauką do przodu. Bo z nią to u nas troszeczkę, że tak powiem, na bakier. Religii to i tak mamy mało, więc mnie to nie obchodzi mnie to za bardzo. O, jest. I możemy sobie już zaraz Petrę postawić. Czy też bardziej próbować ją postawić. Właśnie, kurczę, 80 tur. Co mi daje to, że będę suzerenem? Nie za bardzo. A tu? Szlaki handlowe. Ale zawsze to punkty będziemy mieli złotej ery. Także zostańmy sobie suzerenem. I dzięki temu, o, uwielbiam przywódców otaczających się potężnym wojskiem. A. Dlatego to Jarzek się nie spodziewał. Jednostka orłów za 155 monet. Kurczę, a tyle pieniędzy wydałem na takie zwykłe jakieś jednostki, a tutaj orłów możemy mieć. Chyba jedna z silniejszych jednostek tak naprawdę na początku gry. Ech. Szkoda gadać. Ty, a wy tu czego chcecie? Halo, panie parlamencie. Proszę się do mnie nie zbliżać. Cóż my tu możemy takiego ciekawego teraz? No chyba tak naprawdę, no to co? No to ta dzielnica przodków, nie? Nie, czekaj, co my żeśmy chcieli wtedy? O! Sala audiencyjna. Dwie tury i będzie... O, jedna tura jeszcze i możemy tego wybudować. Dobra. Spoko. A, to takie pierdółki jakieś. To nie chcę. Nawet nie iść dalej. No, masz szczęście. Wszyscy uczymy się rzemiosła, w którym nikt nie zostaje mistrzem. Dobra,
I dzięki temu teraz, czy możemy sobie wybudować? Nie możemy. Czego nam brakuje? 7 osób. Dobra, czyli za 10 tur dopiero będę mógł to zrobić. O, masz ci los. A jakbym chciał tu? Kurczę, 75 monet. Dobra, dawaj dalej. Mamy znacznie mniej punktów i trochę mnie to martwi. Interesuje mnie też poza... Czuwaj, czuwaj, czuwaj. Czuj, czuj, czuwaj. No to dobra, no to idziemy tu, tu, tu i tu od razu. Nie, czekaj. Cyk, 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 cyk. Dobra. Wróć, przecież my potrzebujemy jeszcze dzielnicy portowej. No dokładnie. No dobrze. Tu musimy czekać. A skoro musimy czekać, no to będziemy czekać, no. Zapewnia mieszkańcom zadowolenie poprzez zwiększenie liczby udogodnień. Nie można zbudować jej w mieście z parkiem wodnym. Plus jedno udogodnienie, dobra. To miejsce naprawdę jest kozackie. No ale... No nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, zróbmy tak faktycznie. Tu jest aż plus 2. Ale zostawimy na razie tu. Za 6 tur teoretycznie będziemy mieli wielką łaźnię. Nie wierzę w astrologię. Oho. Kurczę, serio? Chodzi o to, że życie. No już myślałem, że jednostki nam uszkodzi ta powódź. Dobra, no się szczekaj. Od razu ulepsz jednostkę, co się będziemy. Spoko. Stonehenge nic nikt nie wybudował, serio? No dobra, jak nikt nie wybudował, no to może ja sobie wybuduję, bo dlaczego nie? Koneser, proszę ja ciebie. Nie. 100% więcej tych punktów wielkich ludzi generowanych w każdej turze. Myślę, że to się bardziej opłaci. Cywilizacja Majów wypowiada wojnę Granadzie. To bezdenne sito, wlewam miłości mej wody czyste, bez strachu, że mi ich zabraknie. Jak Indianin opętany wiarą, czczę słońce, które choć w blasku mnie kąpie, to jest na mnie ślepe. No i moi drodzy, mamy cud świata, mamy wybudowaną wielką łaźnię.
I myślę, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej.